dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Katowic. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać pomnik powstańców śląskich. Pomnik upamiętniający trzy wystąpienia zbrojne ludności śląskiej przeciwko władzom niemieckim, mające na celu wywalczenie, przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Pomnik znajduje się w pobliżu katowickiego ronda generała Ziętka, przy Alei Wojciecha Korfantego w Parku Powstańców Śląskich. Po drugiej stronie ulicy znajduje się słynny spodek. Kamień węgielny pod budowę pomnika wmurowano 3 maja 1966 roku, w czasie obchodów jubileuszu tysiąclecia państwa polskiego. Pomnik odsłonięto 1 września 1967 roku. Autorami projektu byli rzeźbiarz profesor Gustaw Zebła i architekt Wojciech Zabłocki. Stalowa konstrukcja została odlana w gliwickich zakładach urządzeń technicznych. Wybudowano go na miejscu cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej, których mogiły ekshumowano i przeniesiono do parku Tadeusza Kościuszki. Pomnik ma formę trzech orlich skrzydeł symbolizujących trzy powstania śląskie z lat 1919-1921. Sfinansowanie budowy tak okazałego pomnika nastręczało problemów ze względu na wysoki koszt. Ówczesny wojewoda generał Jerzy Ziętek z konsekwencją i cierpliwością zabiegał w stolicy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Ostatecznie stanęło na tym, że został ufundowany przez Społeczeństwo Warszawy, Stołeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, jako dar dla społeczeństwa Górnego Śląska. Jest jednym z symboli Katowic. Konstrukcja waży 60 ton. Teren wokół znicza i skrzydeł wyłożono granitem. Pierwotnie na pionowej skarpie od strony katowickiego ronda widniały nazwy miejscowości Pulbitewnych. Następnie podczas budowy drogowej trasy średnicowej i przebudowy ronda w latach 2004-2005 zostały skradzione. Ponownie nazwy miejscowości, głównie dzięki interwencjom mieszkańców, wróciły na skarpę w roku 2016. Poczta Polska wyemitowała 21 lipca 1967 roku znaczek pocztowy przedstawiający pomnik powstańców śląskich o nominale 60 groszy. Autorem projektu znaczka był Ryszard Dudziński. Znaczek pozostawał w obiegu do 31 grudnia 1994 roku.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.